Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Bistro pod Aniołami. Jeżeli w jedzeniu szukasz magii. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone przez wyjątkowych ludzi. W tym przypadku kierowca był trzeźwy. Gorzej przedstawiają się statystyki weekendu z policyjnej akcji Trzeźwość. Policjanci podczas kontroli przeprowadzonych w powiecie nyskim zatrzymali 11 nietrzeźwych kierowców, w tym aż 5 rowerzystów. W miniony piątek, już po raz drugi na zamku w Odmuchowie, zagrała odmuchowska scena niezależna, na której zaprezentowały się młode talenty m.in. z Odmuchowa i z Nysy. Ale tutaj ani pochodzenie, ani gatunek nie miały znaczenia. Chodziło po prostu o dobre granie. Do tej pory Odmuchów słynął z Lata Kwiatów, ale od niedawna impreza ma poważnego rywala – odmuchowską scenę niezależną. W piątek na OSN zagrali Problem, Szary, Big Grass, Amnezja, Przeciwziemia, Puzzle i Pajujo. Dodatkowych atrakcji dostarczyła grupa taneczna Flame, Teatr Tancerzy Ognia Elementum i Rycerze Siwogrodu. Takie imprezy są po to, żeby pokazać młodych artystów, którzy nie mają jakiejś tam szansy, żeby się wybić. I ja jestem z Odmuchowa i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zaśpiewać w swoim mieście i ze swoim zespołem pokazać się. Mi brakowało ogólnie takiego właśnie spotkania, gdzie mogą spotkać się znajomi, gdzie mogą się pokazać tak naprawdę i robić to, co kochają, a ja z chęcią ze znajomymi spotkam się tutaj i posłucham tego. Przyjechaliśmy tutaj właśnie, żeby zobaczyć występ Flame. No i zostaniemy może na koncertach dalszych. Ta scena właśnie, młodzi, oni tak jakby są na razie sami dla siebie, jeszcze się nie pokazują do końca, a w sumie może jeszcze też są niepewni, a myślę, że bardzo fajnie wielu z nich nawija i fajnie by też by było zobaczyć właśnie młodych, rozwijających się ludzi. Historia odmuchowskiej sceny niezależnej zaczęła się od odwołania koncertu zespołu Puzzle, współorganizatora imprezy. Pomyśleliśmy, że jeśli sami sobie nie zorganizujemy tego koncertu w taki sposób, jaki chcemy, no to nikt go nie zorganizuje. Pomyśleliśmy, że warto byłoby zorganizować takie wydarzenie kulturalne w Odmuchowie. Mieście, gdzie młodych talentów jest pod dostatkiem. Brak tylko miejsca, gdzie mogliby się zaprezentować. Nie wszyscy wiedzą, że w gminie Odmuchów, w miasteczku w Odmuchowie jest mnóstwo młodych zespołów, które grają gdzieś tam w piwnicach, gdzieś tam wynajmują salę i chcieliśmy pokazać ludziom w Odmuchowie, że są tacy młodzi ludzie, że są utalentowani, potrafią grać, potrafią śpiewać i dlatego też powstała pierwsza impreza OSN-owa w kinie. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w grudniu, okazała się sukcesem, to też inaczej być nie mogło. OSN zagrała na bis. Dostaliśmy poprzez drogę internetową dużo informacji od młodzieży odmuchowskiej, nie tylko, że chcieliby drugą edycję, ale na świeżym powietrzu, więc przyszliśmy do pani prezes, pytaliśmy się, czy byłaby taka możliwość. Pani prezes rozłożyła ręce z wami zawsze, więc wielki szacun, dziękujemy bardzo. Chłopaki mają tutaj na terenie zamku pomieszczenie, w którym odbywają się ich próby. I na co dzień, że tak powiem, widujemy się tutaj. Relacja jest pozytywna, widzę, że robią coś dobrego, więc dlaczego, jeśli jest taka możliwość, nie możemy współpracować? Dobre wieści o dobrym lokalnym wydarzeniu kulturalnym szybko się rozchodzą. To też organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek nowej odmuchowskiej tradycji. Mamy takie plany, takie marzenia, żeby właśnie stworzyć w Odmuchowie taką imprezę. Coś, wiadomo, daleko nam do Bielawy, ale chcemy zrobić taką cykliczną imprezę, żeby co roku, przykładowo w maju, organizować takie imprezy w Odmuchowie. Regionalna Telewizja Opolskie trzyma więc kciuki za trzecią edycję odmuchowskiej sceny niezależnej.